Cześć kochani. Dzisiaj króciutki filmik o zjawisku perspektywy. Spójrzcie sobie, wjeżdżamy teraz do tunelu. Widać to bardzo dobrze, to zjawisko właśnie w tunelu, gdzie jak sami wiecie, wysokość jest stała, tam jest około 4,5 metra, może 5 metrów maksymalnie. Tunel jest oświetlony i jeżeli będzie taki dłuższy kawałek prostej, wtedy zobaczycie, jak to zjawisko perspektywy działa. Ono również działa w terenie otwartym, także w tunelu tylko po prostu lepiej to widać. Teraz jak spojrzycie sobie na przykład na odcinek taki na oko, liczę do kilometra długości, to zobaczycie sobie, jak ten tunel po prostu zwęża się i praktycznie dąży do punktu. Tak więc na niedługim odcinku około kilometra zlewa się on praktycznie w jeden punkt. I w odwrotną stronę to prawo działa na przykład odnośnie planet czy też księżyca, prawda? Jeżeli jest on odpowiednio oddalony, to zmniejsza się, a jeżeli przybliżony do naszego oka, to zwiększa się. No i teraz proszę sobie, kochani, sprawdzić odległość, jaka jest Ziemi od Słońca, ile to jest kilometrów, i wyobrazić sobie potęgę i ogrom Słońca, bo na nieboskłonie on się nam wydaje wielkości Księżyca, prawda? Spójrzcie sobie teraz, to jest odcinek gdzieś po kilometr, maksymalnie do półtorej, i spójrzcie sobie, jak w oddali tunel, który jest w tej samej wysokości, prawda, zwęża się praktycznie w punkt. To doskonale prawo perspektywy, czy też zjawisko perspektywy, doskonale widać właśnie na długim odcinku w tunelu na prostej. I tak to, kochani, wygląda. Tak więc jak ktoś ma wyobraźnię, to znajdzie sobie w internecie odległość Ziemi do Słońca i zgodnie z tym prawem perspektywy będzie w stanie sobie wyobrazić, jak to Słońce, gdybyśmy się zbliżali do niego, jak to Słońce będzie się zwiększać, prawda? Skoro na dystansie 1,5 km, maksymalnie do 2 km zlewa się 4,5 metra w punkt, także można sobie łatwo wyobrazić ogrom Słońca, prawda? Połączyć to z odległością Ziemi od Słońca. Dobrze, kochani, tam już tunel się zaczyna zakręcać. To złudzenie, prawda, to perspektywy, widać jak się przełamuje teraz niejako, tak? Ta odległość cały czas tunelu jest taka sama. No, w końcu jakoś muszę ciężarówką przejechać przez ten tunel, tak? No to wszystko na dzisiaj, kochani. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Z Bogiem Słońce. Hej.